No i zaczynamy naszą podróż w Battle Royale 139 graczy. Niestety koło dużego miasta zaczynamy, co może sprawić problem mały. Chyba na razie co nie ma co się pchać do miasta, bo tam pewnie pójdą wszyscy. Poczekam aż troszkę mapka się przerzedzi i mam nadzieję, że dzięki temu nie zginę zbyt szybko. Już gracze się powoli wykruszają. W sumie niegłupim pomysłem byłoby wejść tutaj na tą górkę i obserwować miasto z góry. Na szczęście na razie nikogo koło mnie nie ma. Tylko że też niestety ja nie mam żadnej broni. Totalnie nic. Coraz mniej graczy. Co tylko na razie działa na moją korzyść. Już poniżej setki. Te zarośla powinny stanowić dla mnie dobrą osłonę, no ale też nie mogę ukrywać się bez przerwy. W końcu będę potrzebował jakiejś broni do obrony. No zobaczę, spróbuję się jakoś dostać do miasta. Może już tutaj troszkę będzie przeczyszczone. Ewentualnie kilkoro graczy będę mógł spotkać. Na razie pozostaje mi tylko uciekanie. I nadzieja, że szybko uda mi się odnaleźć jakąś broń. Wygląda czysto. Cholera, już tutaj ktoś idzie. I co, żadnej broni tutaj nie znajdę? Nic a nic. No to na pewno bardziej mi się przyda niż czapka.
Tylko niestety nadal nie mam żadnej broni. A właśnie. Coś tutaj jest. Ale niestety nic, co by mogło mi pomóc w przetrwaniu. Dobra, mamy broń. Jest i druga. Na razie wydaje się być cicho. Nikt mi tutaj nie przychodzi. Okej, spokojnie zacznę sobie plądrować na razie te mieszkania. Może znajdę jakąś lepszą broń. Dobra, ktoś zabrał ten samochód, który tam był pod budynkiem. No właśnie, pojechał. Jest i drugi samochód. Ciekawe, czy będą siebie gonić. Liczę na to, że tak. 60 graczy. Także dobrze, coraz mniej. Jest i strzelba. Potrzebuję na to miejsca. To też nie będzie mi potrzebne. No, bierz broń. Dawaj, ładuj. Mamy większy plecak, to na pewno nam pomoże. Jest i granat. I z pewnością lepsza też broń. Tylko pytanie, czy mam do niej amunicję. Troszkę amunicji do niej jest. Pięćdziesięciu pięciu graczy. Dobrze, zmniejsza się. Jestem na D5. D5. Powinienem się przesuwać w tamtą stronę, na zachód. Sorry, na wschód. Chyba w dobrą stronę idę. Oho. Ale mnie nie widział, na szczęście. Kurde, 30 sekund. Oj, nie wiem, czy w dobrą stronę biegnę, ale mam nadzieję, że tak.
Na szczęście wokoło nikogo nie ma. C5? Fuck, nie ta strona miasta. Totalnie w drugą stronę powinienem biec. Zaraz pewnie też zacznie mnie ta chmura gonić, co nie jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza że no jeszcze sporo graczy zostało. Ktoś tam jest? Może uda mi się jakoś do niego podejść i go załatwić, ale wsiadł do samochodu, więc... Więc nic z tego. To nie pozostaje nic innego, jak tylko obejść te domy, w których byłem, no i kierować się do bezpiecznej strefy. Jak na razie tylko spotykałem graczy, którzy nie stanowili dla mnie zagrożenia. To dobrze. Niestety z shotgunem nie mam zbyt dużych szans, jeśli chodzi o otwarty teren. Graczy. No, wolałbym nie być zbyt widoczny od strony miasta. Może lepiej trzymać się tej strony górki. Domek wydaje się być czysty. Pytanie, czy jest sens, żeby tam pójść i zobaczyć, czy coś uda się znaleźć. Można przy okazji zahaczyć jakoś. Cały czas jestem w tej strefie D5. Pomimo tego, że już... O właśnie, jest i E5. Także minąłem już miasto. Sprawdzę ten domek. Może będzie jakiś dobry sprzęt, który może mi się przydać. Między innymi granat. Łuku raczej nie potrzebuję. Jestem na E5. Czyli gdzieś tutaj. No nic, trzeba się stąd zbierać. Bo niestety strefa się coraz bardziej zmniejsza. O właśnie, już widzę. Tylko tutaj też były chyba strzały gdzieś. Mógłbym wprawdzie wejść na górkę, żeby widzieć znacznie dalej. Ale z drugiej strony ja też się mocno odsłonię, bo każdy, kto spojrzy na tą górkę, będzie mnie po prostu widział. Fuck. No wyłączaj się. Fuck. Dawaj, dawaj, szybciej, szybciej. No i co, i tak mam skończyć swoją pierwszą grę?
Nie zabije mnie żaden przeciwnik, tylko po prostu zielona mgła. Chyba, że zaraz właśnie z niej wyjdę. Ale jakoś nie zanosi się na to. Trzeba było może brać ten samochód, co był na samym początku. Okej, widzę światełko w tunelu. Nie zginę. Dobra, udało mi się wyjść z tej strefy. Jednakże sporo mnie to kosztowało życia. Dobra, trochę się podleczę i powinno być dobrze. Spokojnie zużyjmy wszystko. Od tyłu raczej tam nikt mi nie będzie szedł. Tylko pytanie, czy dobrym pomysłem jest tak wbieganie w samo centrum tej strefy, czy nie lepiej byłoby trzymać się gdzieś na obrzeżach 27 graczy. No już całkiem mało. Jak wygląda strefa? Jestem gdzieś tutaj, więc musimy biec cały czas w tamtą stronę. F5 jestem. Tuż przy wodzie. No właśnie. Czyli tutaj jestem. Okej. To dobrze wróży, bo będę na skraju strefy. I przez to nikt zza pleców nie będzie mi tutaj wybiegał. Dwudziestu czterech. Dobrze, coraz mniej. Nie przeszkadza mi to, że nie spotykam ludzi. Niech się spokojnie wytłuką, a ja postaram się dotrwać do samego końca, tak żeby już ewentualnie jakaś mała grupka tylko została. W okolicy nie widzę nikogo. Strefa się zawęża. Jestem w F4, czyli jestem gdzieś tutaj. To trzeba dalej w tamtą stronę iść, żeby mieć mały zapas i żeby znowu nas nie dopadła ta chmura. Jestem przy korycie rzeki. Czyli pewnie gdzieś tutaj. To trochę bardziej od strony rzeki trzeba odbiegać. Tylko pytanie, gdzie jeszcze są pozostali gracze? Tam chyba jeszcze 22 albo 23 osoby zostały. Nikogo nie widzę, więc w sumie to i dobrze.
Strefa się zawęża. Niestety sporo tutaj otwartej przestrzeni. Jeśli ktoś będzie mi tutaj biegał, to ja z shotgunem niewiele będę mógł zrobić. Jestem cały czas przy tym korycie rzeki. Więc jeżeli strefa zaraz zacznie się zmniejszać, to powinna się zmniejszać za moimi plecami. Dobra, 60 sekund. To biegniemy na wzniesienie. Aha. Słyszę jakieś auto. 21 graczy. Na razie w oddali nikogo nie widać. Strefa się zmniejsza. Powinienem cały czas być w tej... w tym kółku, gdzie jeszcze mnie nie będzie... nie będzie mnie ranić. Jest samolot, pewnie jakiś zrzut robi. Jestem gdzieś G4. To muszę być gdzieś tutaj. Na razie jest względnie bezpiecznie. Nikt mi tutaj nie łazi. A jeśli już ktoś będzie mi próbował przyjść, to powinienem być dobrze mniej więcej osłonięty przez te krzaki, chociaż też tak są na otwartej przestrzeni. Najważniejsze, że na dole nikogo nie ma. Zostało tylko 18 graczy. Strefa będzie się cały czas zmniejszać, więc trzeba chyba powoli złazić na dół. Bo to raczej w tą stronę będzie się zawężać. 17 graczy, więc oni muszą gdzieś po drugiej stronie, od strony miasta tam się tłuc. 16, więc można powiedzieć, jestem troszkę tutaj na tych pustkowiach odosobniony. Co działa na moją korzyść. Niestety strefa teraz dosyć mocno się zawęża. Trzeba będzie dokładnie wyczuć kierunek. Wydaje mi się, że dobrze biegnę. G4. No jestem cały czas na G4, tylko... no właśnie, takiego punktu orientacyjnego potrzebowałem. Przy jeziorze. To gdzieś tutaj. Rzeka się kończyła. Wydaje mi się, że mogę być tutaj, czyli jeśli pójdę wzdłuż jeziora, to powinno być bardzo dobrze. Przy samym jeziorze nikogo nie widzę. Niestety problem może jedynie stanowić to, że jeżeli ktoś będzie do mnie strzelał, to z góry, co jest generalnie łatwiejszą pozycją. Chyba że skorzystam z takiej oto osłony. Dobra, muszę być gdzieś tutaj. Czyli idąc cały czas wzdłuż jeziora, powinienem być dobrze chroniony.
Z drugiego końca jeziora raczej nikt mi nie będzie przychodził, a ja muszę być dokładnie w tym momencie gdzieś na skraju G i H. Tak więc zaraz powinienem przeskoczyć na H4. Strefa zaczyna się zmniejszać. Jest i zrzut, więc liczę na to, że inni gracze będą po prostu biec do tego zrzutu. I przy okazji tam się wytłuką. Dobra, jestem na H4, czyli gdzieś tutaj. Najlepiej byłoby nie odchodzić zbyt daleko od jeziora. I po prostu z dala obserwować ten kontener. Bo na pewno dwie osoby, przynajmniej dwie osoby wpadną na ten pomysł, żeby... No właśnie. Wpadną na ten pomysł, żeby pojechać do kontenera. Strefa się zmniejsza, oni gdzieś tam po drugim brzegu są, na drugim brzegu właściwie. O Jezus, mocno się teraz zmniejszy. Czyli muszę mocno odbiegać od jeziora w tamtym kierunku. I mam tylko 3 minuty, żeby tam dobiec. Nie dając się przy okazji zabić. Kolejny zrzut. I niestety jestem tutaj dosyć mocno osłonięty. Właściwie odsłonięty, co stanowi duży problem, ale udało się dotrzeć do lasu, tak więc nie powinno być już tak źle. 9 graczy. Bardzo dobrze. Podoba mi się taka rozgrywka, gdzie inni walczą. Dobra, jestem na H5. Podoba mi się taka rozgrywka, gdzie inni walczą, a ja właściwie z tego korzystam. Czy coś tutaj będzie? Jest apteczka, z pewnością się przyda. Więc dobrze byłoby sobie użyć tej apteczki. A żeby mieć w pełni życia. Dobra, cały czas jestem na H5. Strefa powinna się kończyć gdzieś za moimi plecami. Tylko pytanie, gdzie są inni gracze? Zostało ich jeszcze około 8, nie licząc mnie. Przydałyby się tu jakieś zarośla, żeby być troszkę osłoniętym i nie rzucać się tak w oczy. Wow, 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 wow.
Nie ma co z nim wchodzić w zwarcie. Gość ma karabin. Wow, wow, wow. No naprawdę, w ten sposób zginąć. No. Ale udało mi się przetrwać tak długo. Na szczęście polegało to głównie na tym, że unikałem innych graczy. No ale cóż, cel uświęca środki. Zginąłem trochę w bezmyślny sposób, bo mogłem trochę wcześniej się uleczyć i wcześniej zacząć biec do strefy bezpiecznej. No ale jak na pierwszy odcinek i właściwie można powiedzieć pierwszą grę w H1Z1, całkiem dobrze poszło. Także trzymajcie się, komentujcie, zostawiajcie łapki. Jak się podoba, to również dawajcie subskrypcję. I do następnego. Pa, pa.